Maćku, na jak długi okres podpisałeś kontrakt z Sosnowieckim Klubem? Kontrakt podpisałem na 2,5 roku i mam nadzieję, że będą to radosne chwile dla mnie, jak i dla klubu. Jakie masz oczekiwania, jeśli chodzi o grę w drużynie Zagłębia? Na pewno chcę pomóc drużynie w osiąganiu lepszych wyników, w lepszej grze całej drużyny i mam nadzieję, że będą to też dobre chwile dla mnie jako zawodnika. To nie będzie łatwa runda dla Zagłębia. Kibice z pewnością mają nadzieję, że wspomożesz, wesprzesz drużynę. Tak, na pewno. Wiemy, jakie były osiągane wyniki, ale przyszedłem tutaj, żeby one były lepsze, żeby ta gra wyglądała lepiej i żeby kibice cieszyli się ze zdobywanych punktów. Powiedz jeszcze, dlaczego wybrałeś Zagłębie? Na pewno zainteresowanie trenera, dyrektora sportowego, prezesa moją osobą tutaj miały duży wpływ na to, że podpisałem kontrakt. Dobrze się czuję w tych rejonach. Cieszę się, że tutaj podpisałem kontrakt i mam nadzieję, że pomogę drużynie. 11 stycznia spotkasz się z nowym trenerem, Kazimierzem Moskalem. To nie będzie twoje pierwsze spotkanie z trenerem Moskalem. Znasz go z boisk, przeciwko niemu grałeś już. Tak, zgadza się. Miałem okazję występować przeciwko trenerowi. Znam trenera, wiem, jaki to jest człowiek i jaki to jest trener. Też miała ta osoba wpływ na to, że tutaj przyszedłem i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie dobrze wyglądać. Dziękuję i Maćku, powodzenia w Zagłębiu. Dziękuję bardzo.